Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i dzisiaj chciałbym przedstawić Ci 15 oznak, po których możesz rozpoznać manipulatora. Wielokrotnie w naszym życiu zdarza się, że ktoś nami próbuje manipulować, czy to w relacjach damsko-męskich, czy to w przyjaźni, oczywiście w cudzysłowie przyjaźni, czy to w biznesie, czy w jeszcze innych sytuacjach życiowych. Właśnie ten film pomoże Ci rozpoznawać tego typu zachowania, tego typu osoby, no i zapobiegać tym, żeby wykorzystały Cię w życiu. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Osoby, które manipulują, to są przeważnie osoby, które są słabe życiowo. Słabe życiowo, więc one nie potrafią działać na normalnych zasadach społeczeństwa, nie potrafią przestrzegać normalnych reguł, którymi kieruje się świat, mieć jakiejś swojej moralności, kręgosłupa moralnego, tylko muszą właśnie stosować różne sztuczki, różne manipulacje, wykorzystując to, w jaki sposób funkcjonuje mózg ludzki, wykorzystując to, w jaki sposób ludzie mają jakieś tam swoje słabości. I dzisiaj właśnie chcę przedstawić Ci 15 powodów, 15 przede wszystkim oznak, jak tego typu osobę rozpoznać. Pierwsza z nich to jest to, że manipulator zawsze będzie mówił co innego, a robił co innego. Czyli na przykład będzie Ci cały czas obiecywał, powtarzał, że Ciebie wspiera w jakiejś sytuacji, nie? Natomiast za Twoimi plecami robił i tak swoje, robił i tak jakieś rzeczy. Możesz zauważyć właśnie tutaj brak spójności pomiędzy tym, co ktoś mówi, a tym, co ktoś robi. Inna sytuacja może być taka, że na przykład manipulator przeprasza Cię za coś, co uważasz, że zrobił źle, natomiast później dalej robi tą samą rzecz. Więc to jest pierwsza oznaka już. Jeśli widzisz brak spójności pomiędzy tym, co ktoś mówi, a tym, co ktoś robi, no to jest duża szansa, że masz do czynienia właśnie z manipulatorem i osobą, która chce Ciebie w jakiś sposób wykorzystać. Punkt drugi to jest to, że manipulator będzie wmawiał Ci pewne rzeczy, które nie miały miejsca. Na przykład możesz dokładnie nie pamiętać, o czym rozmawialiście rok temu, a on będzie Ci wmawiał na przykład, że coś powiedziałeś, nie? Albo że coś zrobiłeś, czy coś zrobiłaś. Osoba, która chce manipulować, będzie w ten sposób sprawiać, że tracisz poczucie zdrowia psychicznego. Nawet jeśli pamiętasz coś dobrze, że na przykład 2 tygodnie temu się zdarzyło, albo coś powiedziałeś, albo czegoś nie powiedziałaś, ta osoba będzie specjalnie albo w jakiś sposób zmieniać Twoje słowa, albo w ogóle implikować Ci, że powiedziałeś coś, co zupełnie nie miało miejsca, nie? Punkt trzeci jest taki, że manipulator kreuje rywalizację pomiędzy Tobą, a innymi osobami w Twoim otoczeniu. Więc ona stara się skłócić według zasady starej, bodajże rzymskiej, dziel i rządź, czyli to, co robią generalnie politycy. Stara się, żeby przejąć kontrolę nad Tobą czy nad innymi ludźmi, będzie się starać Was skłócać pomiędzy sobą. Jeśli Wy jesteście skłóceni, to łatwiej wtedy wpłynąć na Was, łatwiej wtedy przekonać na przykład całe Twoje otoczenie do tego, że coś jest z Tobą nie tak, nie? I żeby byli przeciwko Tobie, a po stronie manipulatora. Również wtedy może ta osoba, jeśli właśnie nie może wpłynąć na Ciebie bezpośrednio, jeśli Ty jesteś odporny czy odporna na manipulację, to będzie manipulować innymi ludźmi dookoła w Twoim otoczeniu, tak żeby znaleźć odpowiednią dźwignię właśnie do wpłynięcia na Twoje decyzje czy Twoje zachowanie. Punkt czwarty. Osoby, które manipulują, nie biorą odpowiedzialności za to, jak się zachowują. Czyli dla nich generalnie świat w ogóle kieruje się zupełnie innymi regułami. Ich regułami, które tylko oni muszą ewentualnie przestrzegać, a nie dotyczą one wszystkich innych ludzi. Więc osoba, która manipuluje, będzie specjalnie udawać taką czasami troszkę nieporadną, będzie udawać taką, że nie wie, o co chodzi i tak naprawdę nie będzie zupełnie nigdy brać odpowiedzialności za swoje zachowania. Za swoje słowa będzie traktować to zupełnie z przymrużeniem oka, to co robi. Nie będzie w stanie podejść poważnie do życia, mimo tego, że i tak dalej będzie wiedziała doskonale, że działa w kierunku swoich własnych celów, że chce zrealizować swoje jakieś rzeczy Twoim kosztem. Punkt piąty jest taki, że jeśli zauważysz, że zbyt szybko angażujesz się w jakąś znajomość, czyli poznajesz kogoś i niezależnie od tego właśnie, czy to jest jakaś osoba płci przeciwnej, która Ci się nagle zaczyna podobać bardzo, ewentualnie, czy to jest jakiś partner biznesowy, czy jakiś w ogóle inny człowiek jeszcze, co chce Ci coś sprzedać, który chce Cię zmanipulować, to jeśli zauważysz, że angażujesz się zbyt szybko w tą znajomość i ta osoba też się zbyt szybko angażuje, czyli na przykład od razu dopiero Cię poznała, a już dzieli się swoimi skrytymi jakimiś sekretami, problemami, to możesz wiedzieć też, że masz do czynienia z manipulatorem. Dlaczego? Ponieważ ta osoba chce jak najszybciej z Tobą zbudować bliską więź, żeby dowiedzieć się, jakie Ty masz sekrety, jakie Ty masz problemy, i móc właśnie w te słabe punkty Twoje uderzać, móc wykorzystywać te swoje słabe punkty przeciwko Tobie. Kolejny punkt jest taki, że
manipulator będzie cały czas męczył cię po prostu przebywaniem z nim. Tobie będzie się wydawać nawet, że jest wszystko fajnie, bo on potrafi zbudować taki wizerunek, że będziesz go za coś podziwiać, że będziesz patrzeć na niego w jakiś sposób właśnie do góry. Natomiast zobaczysz, że po każdym spotkaniu z taką osobą będziesz całkowicie wypruty z energii emocjonalnej. Nie będziesz mieć siły na nic, zauważysz, że spada twoja samoocena, spada twoja pewność siebie, że czujesz się coraz mniejszy po prostu przy manipulatorze. Po tym też możesz zauważyć, że to jest osoba, która tobą manipuluje. I również też mówiłem jakiś czas temu na jednym filmie o ludziach, którzy są toksyczni. I to jest też oznaka właśnie przebywania z osobami toksycznymi, że one po prostu drenują z ciebie twoją energię życiową, twoją energię emocjonalną i nie jesteś w stanie normalnie funkcjonować. Zachęcam Cię od razu tutaj, żebyś zasubskrybował czy subskrybowała nasz kanał, bo jest mnóstwo filmów, już teraz ponad 400 bardzo wartościowych filmów, właśnie w których opowiadam Ci różne wartościowe rzeczy z zakresu rozwoju osobistego, psychologii, biznesu i innych tematów pokrewnych. Więc zasubskrybuj nasz kanał i też zobaczysz tam taki dzwoneczek. Ten dzwoneczek trzeba przycisnąć i zatwierdzić powiadomienia, bo inaczej ta subskrypcja nie ma znaczenia zupełnie na YouTubie, więc musisz ten koniecznie dzwoneczek i właśnie powiadomienia i zobacz sobie też od razu na naszym kanale właśnie ten film o toksycznych ludziach. Natomiast wracając tutaj do naszych punktów, punkt 7 jest taki, że manipulator wytworzy między wami taką relację, że będziesz bać się mu odmówić. Będziesz bać się w jakiś sposób mu odmówić. Jeśli on cię o coś będzie prosił, ty będziesz się bać odmówić tej osobie. To jest też oznaka właśnie, że ktoś tobą manipuluje, że tracisz w pewnym momencie tą autonomiczną możliwość podejmowania swoich własnych decyzji. Po prostu o cokolwiek cię ta osoba poprosi, będziesz czuć taki wewnętrzną potrzebę, żeby spełnić jej zachcianki, nie? Punkt 8 to jest to, że manipulator raz będzie wobec ciebie super miły, a raz będzie bardzo oziębły i będzie miał takie negatywne nastawienie. Po co jest tego typu mieszanka? Przede wszystkim jest to taka huśtawka emocjonalna dla ciebie, żeby rozkwiać twoje emocje. Znowu, manipulatorowi zależy, żebyś ty poczuł się jak najgorzej, żebyś poczuł się, że coś jest z tobą nie tak, żeby spadła ci pewność siebie, żebyś poczuł się, że tak naprawdę jesteś w ogóle chory psychicznie. Właśnie po to, bo wtedy łatwo tobą manipulować. On się wtedy pojawi, będzie udawał twojego przyjaciela i może poprosić cię o co tylko zechcesz i wpłynąć na ciebie jak tylko zechcesz. Więc właśnie po to jest tutaj ta huśtawka emocjonalna, żeby z jednej strony właśnie sprawić, że twoje emocje będą cały czas jakimś jednym wielkim mętlikiem, że sam czy sama nie będziesz sobie zdawać właśnie sprawy z tego, jakie wobec tej osoby powinieneś mieć zdanie. A druga sprawa jest taka, że on chce też wybadać, na ile jest w stanie sobie wobec ciebie pozwolić. Chce sprawdzić często, na jak dalekie spektrum w ogóle emocji twoich może wpłynąć. Po to są tego typu różne testy właśnie, że raz jest super miły, raz jest negatywny, nagle wybucha szałem, a za chwilę jest znowu miły, nie? Kolejna rzecz, 9, to jest to, że manipulator nigdy nie będzie w stanie szczerze wpłynąć na twoje emocje. Możesz zauważyć, że przebywając właśnie z manipulatorem, będziesz czuć cały czas, że ta osoba nie jest wobec ciebie szczera. To, co powiedziałem w pierwszym punkcie, że co innego mówi, a co innego robi, to tak samo tutaj, na przykład nie będzie umieć ciebie pocieszyć. Jeśli ty masz jakiś problem, przychodzisz z jakimś swoim problemem, to niby będzie, wiesz, mówić ci tak, 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 nie przejmuj się i tak dalej, ale będziesz czuć cały czas, że właśnie to wszystko jest nieprawdziwe, że to wszystko jest sztuczne, że absolutnie nie czujesz się lepiej po rozmowie z taką osobą. Tak jakby po prostu te twoje problemy przez nią przeszły, zniknęły, ona nie będzie mieć za grosz empatii. Znaczy oczywiście będzie ci mówić, że ci współczuje i ten, ale nie będziesz czuć absolutnie tego, że to jest ktoś, kto ciebie wspiera. Kolejna rzecz, punkt 10 jest taka, że manipulator będzie prowadzić wobec ciebie i w ogóle wobec ludzi naokoło pasożytniczy tryb życia. To nie jest człowiek, który chce coś innym dawać, to nie jest człowiek, który chce się czymś dzielić z innymi, tylko człowiek, który uważa, że wszystko co twoje to moje, a co moje to moje na tej zasadzie. Czyli on uważa, że jakby może korzystać z twoich różnych rzeczy, z twojego czasu i tak dalej, natomiast jego czas, jego rzeczy są tylko i wyłącznie jego. To jest bardzo ważna rzecz. Kolejny punkt jest taki, że punkt 11 już, że manipulator nigdy nie będzie zadowolony z tego, co dla niego zrobisz. Manipulator będzie zawsze starał się właśnie podważyć twoją pewność siebie poprzez to, twoją samoocenę.
Właśnie działając w ten sposób, że ty będziesz cały czas czuć się, że nie jesteś wystarczająco dobry czy dobra, że niewystarczająco się starasz, że niewystarczająco dobrze coś robisz, właśnie dzięki temu wzbudzając cały czas w tobie takie poczucie niepewności, poczucie słabości, bo jeśli ty będziesz się czuć słabo, no to wiadomo, wtedy będziesz słabą osobą i będzie łatwo ciebie wykorzystać, nie? Punkt 12 jest taki, że manipulator nigdy nie ma przyjaciół na dłuższy czas. To możesz zauważyć też po ludziach. Ja bardzo często patrzę właśnie na tego typu czynnik. Czy ktoś ma wokół siebie jakichś długotrwałych znajomych? Czy to jest dorosła osoba i wszyscy jej znajomi, którzy się wokół niej pojawiają, to są jakieś osoby, które zna przez krótki okres czasu? Czy to są jakieś długoterminowe przyjaźnie po kilkanaście, kilkadziesiąt nawet lat? Bo to jest taki bardzo łatwy i logiczny tak naprawdę punkt, w jaki można sprawdzić kogoś. Bo przecież to, w jaki sposób ktoś traktuje swoich znajomych, swoich przyjaciół, no to prawdopodobnie przełoży się na to, w jaki sposób będzie traktować w przyszłości ciebie. I tutaj zobacz, właśnie jeśli poznajesz jakąś osobę i ona dookoła ma tylko takich z doskoku po prostu znajomych swoich, ewentualnie osoby, które są bardzo słabe, gdzieś się wokół niej jeszcze trzymają, to duże szanse są, że właśnie to jest manipulator, że to jest osoba, która będzie chciała w jakiś sposób ciebie również wykorzystać i też nie wytrzymasz z nią dłużej niż jakiś właśnie krótki okres czasu. Ja w ten sposób też polecam tutaj z dziewczynom i facetom odkrywanie tego, kim jest tak naprawdę partner czy partnerka, z którą zaczynasz się umawiać. Właśnie to jest bardzo dobry sposób, bo można dzięki niemu łatwo zobaczyć, jeśli kto, na przykład ty jesteś dziewczyną i poznajesz faceta, i ten facet w jakiś negatywny sposób traktuje swoich przyjaciół, w negatywny sposób traktuje swoją rodzinę, to możesz mieć duże prawdopodobieństwo, że nawet jeśli wobec ciebie teraz jest dżentelmenem, jest szarmancki i jest okej, to w momencie, kiedy się zbliżycie, to zacznie ciebie równie dobrze tak samo traktować, nie równie dobrze, tylko równie źle traktować właśnie jak tych innych ludzi, nie? Po prostu w ten sposób łatwo można rozpoznać, jakim ktoś jest człowiekiem. Kolejna rzecz jest taka, 13 punkt, bardzo ważny, że manipulator właśnie jeśli wcześniej już dowie się, jakie ty masz wady, jakie masz słabości emocjonalne, w których momentach nie dajesz rady, dowie się również, jakie masz marzenia, dowie się, czego ty pragniesz w życiu, to wtedy będzie w stanie wyśmiewać te twoje wady. Po co? Właśnie, żeby rozchwiać cię emocjonalnie, żeby cały czas wbijać ci te szpileczki. Oczywiście on będzie uważać, że tylko żartuje cały czas, nie? I tak dalej. Natomiast te wszystkie jego docinki i te wszystkie jakieś uwagi, które są wycelowane specjalnie w twoje różnego rodzaju kompleksy, w twoje właśnie marzenia, których nie udało ci się jeszcze spełnić, ta osoba będzie to wykorzystywać, będzie właśnie starać się kłuć ciebie w te miejsca, tak żeby ciebie jak najbardziej bolało i udawać, że to jest wszystko tylko żart, że to jest, że nic się nie stało, przecież ja tylko tam powiedziałem jedno zdanie, nie? W ten sposób będzie się zachowywać. Mi opowiedział to mój znajomy, który pracował jako przedstawiciel handlowy dużo czasu i właśnie mówił, że często w negocjacjach spotykał się z taką sytuacją, że jacyś negocjatorzy z dużych na przykład sieci handlowych, ludzie tacy korporacyjni, bezwzględni, po prostu kupcy, na przykład do nich przychodził właśnie taki przedstawiciel handlowy, a oni na wstępie rozmowy w ogóle, zanim jeszcze powiedzieli dzień dobry panu, to mówili, o, śmierdzą panu buty. I to jest od razu coś, wprawdzie no to nie była jego wada, bo raczej buty mu nie śmierdziały, natomiast to było coś, żeby od razu wybić cię z równowagi, od razu całkowicie po prostu pozamiatać twoje emocje, bo jeśli przychodzisz do obcego człowieka, do dużej firmy i tak dalej, on ci nagle mówi, że na przykład śmierdzi ci z mordy, albo śmierdzą ci buty, czy tego typu rzeczy, to automatycznie wytrąca cię tak po prostu z równowagi, że później już jesteś na przegranej pozycji z założenia. I właśnie tutaj tak samo manipulator w różnych formach będzie tego typu coś wykorzystywać, właśnie po to, żeby całkowicie po prostu wybić cię z twojej, wiesz, z twoich normalnych schematów życiowych, całkowicie rozchwiać cię emocjonalnie, sprawić, że poczujesz ogromne poczucie wstydu, poczucie właśnie żalu do samego siebie i dzięki temu wtedy bardzo łatwo jest tobą już sterować, nie? 14 punkt jest taki, że manipulator będzie robić z siebie ofiarę. Robić z siebie ofiarę, po co? Właśnie po to, żeby zrobiło ci się jego żal, że on jest taki biedny, żeby zakamuflować jego pozycję jako osoby, która chce nad tobą dominować. On robiąc siebie ofiarę, będzie na przykład udawać, że ty przychodzisz z jakimś tam problemem, a on ci pokaże, że jego przecież problemy są jeszcze większe, nie? Więc nie ma się co przejmować. To jest taka osoba, która będzie cały czas uważać, że twoje problemy są zupełnie nieistotne, natomiast ona jest taka biedna, jest niespełniona w życiu i nic jej się nie udało i tak dalej, że właśnie powinno się nad nią litość przecież trzymać, a nie nad tobą czy nad kimś innym. Ostatni, 15 punkt jest taki, że manipulator
wpada w gniew zupełnie bez powodu, z jakichś idiotycznych powodów, potrafi krzyczeć, nagle unosić się głosem, właśnie żeby wpłynąć na ciebie, żeby w pewnym momencie stwierdzić, bo jeśli ty poprzez jego manipulację zaczniesz szanować tego człowieka, patrzeć na niego jakoś właśnie do góry, to jeśli on się na ciebie obrazi, jeśli on się na ciebie nagle wkurzy, to masz ogromne poczucie winy. I to poczucie winy właśnie będzie sprawiać, że nie będziesz czuć się dobrze sam czy sama ze sobą, że wobec tej osoby będziesz czuć, że masz jakieś zobowiązania, że już nie wolno ci nawet przekroczyć jakiejś bardzo cieniutkiej granicy, bo możesz ją w ten sposób skrzywdzić, możesz ją w ten sposób zirytować i właśnie doprowadzić znowu do jakiegoś szału. Więc tych 15 rzeczy właśnie, które ci chciałem tutaj opowiedzieć. O, widzę, piesek zasnął tutaj. Chodź, chodź, zobacz. Ninja. Ninja sobie tutaj śpi. Obudziliśmy ją, wygląda jakby... Co mi chcecie ode mnie? Rewelacyjny piesio. Natomiast tych 15 rzeczy właśnie pozwoli ci rozpoznać manipulatora. Pamiętaj, że tego typu właśnie oznaki, podobnie jak oznaki na przykład związane z mową ciała dotyczące kłamstwa, to są rzeczy, które same w jednostkowym przypadku niewiele znaczą. Niewiele znaczą, ponieważ nie możesz od razu oceniać ludzi, nie możesz od razu patrzeć na kogoś, że nie wiem, ktoś się nie zachował spójnie w jednej sytuacji, to od razu tą osobę szufladkujesz jako manipulatora. Natomiast jeśli zauważysz, że przynajmniej kilka z tych punktów gdzieś właśnie dotyczy jakiejś osoby w Twoim otoczeniu, to możesz wtedy już mieć w miarę pewność. Tak samo jest jak z mową ciała, że są różne na przykład gesty, które mogą pokazać, że ktoś kłamie. Natomiast sam jakiś jeden gest, na przykład to, nie wiem, że ktoś zakrywa swoją twarz, po prostu może go swędzić nos, może go komar właśnie ugryźć i nie znaczy o tym, że od razu kłamie. Natomiast jeśli połączysz to z kilkoma innymi właśnie elementami komunikacji niewerbalnej, to okaże się, że z dużym prawdopodobieństwem można tego typu rzeczy rozpoznać. Więc szukaj raczej zestawu tych cech u danej osoby, a nie tylko jednego jakiegoś wybranego punktu. I tutaj bardzo serdecznie chciałbym Cię zaprosić do tego, żebyś zapisał się, czy zapisała się właśnie na darmowy webinar, który będę między innymi też z tej tematyki prowadził w najbliższą niedzielę o godzinie 17. Tu masz link pod spodem, pod tym filmem, ewentualnie w prawym górnym rogu jest tutaj takie i w kółeczku i też możesz je kliknąć i od razu tam otrzymasz darmowe zaproszenie właśnie na ten webinar. Też bym miał prośbę do Ciebie, że jeśli uważasz ten film za wartościowy, jeśli uważasz, że on Ci pozwolił otworzyć po prostu oczy na jakieś sprawy w Twoim życiu, że będzie pomocny właśnie, żeby tego typu ludzi eliminować ze swojego życia i przede wszystkim ustrzec się przed nimi, to też daj łapkę w górę, napisz jakikolwiek komentarz, bo kilka czynników jest takich, które sprawiają, że nasze filmy docierają nie do na przykład 5000 osób, tylko do 200 tysięcy czy 300 tysięcy osób. To jest to właśnie, jeśli Wy wrzucacie dużo łapek w górę, piszecie komentarze, wtedy YouTube, algorytm YouTube'a rozpoznaje tego typu filmy, że one są, że się podobają ludziom i będzie pokazywać je większej ilości osób. Więc wtedy ten materiał jest w stanie pomóc większej ilości osób. Też jeśli masz jakieś pytania, jeśli widzisz, że w swoim otoczeniu masz tego typu ludzi, to zapisz w komentarzu tutaj, napisz, które cechy ich dotyczą, podyskutujemy sobie na ten temat. Więc ja się na dzisiaj z Tobą żegnam. Trzymaj się i miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!